Witam was ponownie z tej strony Helawander i gramy dalej w Just Ignore Them, po prostu ich zignoruj. Cieszę się, że nie tylko ja odnoszę wrażenie, że ta gra jest słaba. Nie jest jakaś strasznie zła, że nie da się w nią grać. Są i takie gry. Oczywiście, podkreślam. Ale niestety wiele elementów niestety jest w tej grze po prostu złych. Pogadajmy z Brie. Nie potrzebuję tego. Dobra, ta muzyka też swoją drogą. Też taki przepych. O, mogę tu wejść. Łazienka. Toaleta. Jest coś pod przykrywą. Czerwona karta. Chodzi o keycard. Klucz karta. Who would do something so? Kto zrobiłby coś tak obrzydliwego? Odniesienie do Silent Hilla. Jest to niehigieniczne, no, niesanitarne. Nic specjalnego. Nic z tym nie mogę zrobić. Z tym nic nie mogę zrobić, nie widzę nic specjalnego na ten temat. Nie mogę z tym nic zrobić. Okej, okay. Kto nalał tutaj wody sobie? Tak, odniesienie do Silent Hilla swoją drogą, gdzie James w dwójce ciągle wkładał ręce w dziury do toalety, żeby wyciągnąć klucz. Nie mogę z tym nic zrobić. Well, isn't that the strangest thing you ever saw? Czy to nie najdziwniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałeś? Widziałaś? Such a strange... dziwna statua. Brakuje jej czegoś na gardle, na szyi. As pretty as a picture. She's like the golden ray. Torture table, to jest napisane. Nie mogę z tym nic zrobić, nie widzę nic specjalnego, po prostu stół do torturowania ofiar. To widzieliśmy, tak? Matka. The subject shows the severe agresję, tak? The human host. Host próbuje nowe komórki mózgu odrzucić. A to już widzieliśmy. Mhm. Już nie jest tego pojedynczym czymś. Pojedynczą kreaturą, istotą. Teraz small. Mała flaszka, mała butelka. Jest napisane to start the briefing process uses. Brighting. Rozpocząć proces rozświetlania, rozjaśniania. Brighting. Tak mi się wydaje. Any bright idea? Jakieś wspaniałe, jakieś jasne pomysły. Po angielsku. To start the bright process. Brighting process. Rozjaśniania. Użyj tego. Brighting process? Proces rozjaśniania. As pretty as the picture. Ale skomentowałeś, naprawdę, Mark. Karta zrobiona z twardego plastiku. Dziwne. Nie widziałeś nigdy kart tego typu? Naprawdę? W którym roku się poruszamy? Nie mogę z tym nic zrobić. Swoją drogą, tak czy inaczej, nawet karty tego typu, nawet jako karty telefonicznej. Nie jestem jakoś super, nie jestem stary, nie oszukujmy się. Ale ja jeszcze pamiętam swoją drogę. Ja dopiero kończę 25 lat w listopadzie i naprawdę, ja pamiętam na przykład karty telefoniczne jeszcze, bez problemu. Dziwne. There's a small back alley with pipes coming from the ground. A to widzieliśmy, że rury wychodzące z podziemi. Prawdopodobnie jakaś podziemna placówka. Też widzieliśmy, nie potrzebuję to czytać. It fits. If it's the rose you seek, you'll need the right. Jeśli szukasz róży, potrzebujesz odpowiednich narzędzi. Pewnie coś za tym jest. Jest railing? Railing to jest. Rail station to jest. Jakby szyny. Są za tym jakieś. Jakby jak szyny. Ale nie mogę tego poruszyć. Jest zamknięte przez coś. Zablokowane. Nie zadziała. Jest na szynach. To jest obraz taki, można by wysunąć go, prawda? Odsunąć. Klucz między książkami znaleźliśmy. Ciekawe, po co on jest. Żółty, przepraszam, nie czerwony. Tutaj mamy czerwony. It's pretty as the picture. Komputer Dave'a. Dave, a nie Dan. Przepraszam, pomyliłem się. All the information I need, I would be... Oczywiście, wszelkie informacje, których potrzebuję, znajdę tutaj. I oczywiście jest komputer chroniony hasłem. Rany, przepraszam was. Gdzie w ogóle w zajęciach coś zacząłem mówić na samym początku zajęć. To godzina jest nieludzka, 8 naprawdę. I tak mi się pomierzało w ogóle szkoda gadać. No rare hominum est. No ale tak czy inaczej, ja muszę się jakoś skrystalizować, jeśli chodzi o te kwestie. Ale sympatycznie, naprawdę mi się podobało dzisiaj zajęcie. It's pretty on the picture. Nie mogę z tym nic zrobić. She's pretty on the picture. Co tu jest? O, możemy tu wejść. Dokąd poszło?
Dokąd poszła Bri? Przecież jest na górze, dokąd miała iść? What the hell? To jest pomieszanie logiczne, tematyczne. Zaraz, wiecie, żeby się upewnić. Sprawdźmy. Nie ma jej. Faktycznie poszła sobie. Ale my tego nie wiedzieliśmy. A, pewnie oni chcieli, żebym wrócił tutaj do pokoju. Do pokoju. I zobaczył, że jej nie ma, nie? Albo pogadał z nią. No idę, przejdę się na dół, coś w tym rodzaju. No i co się stało? No i teraz wyprzedziłem fakty. Przecież muszę zapisywać tutaj, zapomniałem. Mikrofalówka. Wszystko albo nic. Coś jest w środku. Kryształ? Kto wkłada coś takiego do mikrofalówki? A z tyłu jest notatka. Mam cię, Mark! Nie rozumiem. Mam zbyt wiele złych wspomnień, zbyt wiele złych doświadczeń z takimi z takimi urządzeniami. Chodzi mu głównie o mikrofalówkę. Zwróciliście uwagę, że ten pokój jest prawie, że przynajmniej ta część jest odzwierciedleniem jego domu? Tutaj był tylko, tu był telewizor, tutaj na tej ścianie wisiał telefon. Bardzo podobne, jeśli już. Bardzo podobne. I swoją drogą ta tekstura tutaj trochę taka dziwnie, niewpasowana. Dobrze, zapiszmy. Mamy prawdopodobnie jest to element naszyjnika, który będziemy musieli skonstruować. Puszki po piwie prawdopodobnie. Workbench, czyli warsztat. O! Nie przecinek, jak to się mówi. Do kabli. No przecinek do kabli, powiedzmy. One zawsze... Is always? He? Jest przytwierdzone do... bo to wisi, prawda? Przytwierdzone na haku. Obraca się dziwne. Coś się otworzyło, wiedziałem. Nie mogę z tym nic zrobić. Pewnie obraz... A, obraz się na górze odsunął. Kolejna karta. Ale po co? Niebieska już. Czy wszystko mam? She's pretty as the picture. She's like the golden rain. Przepraszam, ale taka... Nie wiem, czy kojarzycie piosenkę swoją drogą. LA Song, Christian Kane? Dobrze pamiętam? Aktora? Grał postać w serialu Anioł. Anioł Ciemności po polsku. Angel. I... No, już wiedziałem. I dokończę szybko. I to był jeden z fajniejszych seriali, które pamiętam. Oglądałem swego dawno temu. Z bratem. I ten aktor właśnie Christian Kale z tego Kane, czy tego co kojarzę, śpiewał tam taką piosenkę LA Song, czyli Los Angeles Song, bardzo ładna piosenka. Ostatnio sobie właśnie ją grywam na gitarce. Now that's something you only see. No cóż, to takie coś widzisz tylko w grach wideo. Kiss from a Black Rose. No, kojarzysz ci piosenkę Seal, nie? Kiss from a Rose. A mogę wyjść? Excuse me. Złe hasło. Wiem. Wrong. Jeden 04, nie, za mało tych. Chyba, że mogę zrobić coś takiego. 1 0 4. Nie mogę. Notatka tutaj ci będzie? Nie, na komputerze? Zachroniony hasłem. Indeed. Co odłożyć to? To śmieszne. Czy to bez sensu tak? Ridiculous. Ridiculous. Mogę wyjść? Swoją drogą to jest pytanie. Mogę. Ta guma do życia będzie mi bardzo potem potrzebna. Nie wiem, czy wiecie. Ciamkać wyrzutej gumy się przypomniało takie stwierdzenie z takiej kreskówki. Nie widzę w tym nic specjalnego. Nie mogę z tym nic zrobić. To grill. Stworzony we Francji? Le grill? Zaraz, co to cholery jest?
Nic nie rozumiem. Nie mogę z tym nic zrobić. Nie wiem, jakieś odniesienie. Made in France. Le Grill. Co? Co to kolor jest? Pewna ilość pudełek. No po prostu ustawione pudełka, do których jest napisane delikatne. Fragile. No chodzi o to, że... No delikatne, no. Ciekawe, co w nich jest. Sprawdźmy! Nie mogę z tym nic zrobić. Nie mogę pójść na... Tyły? Nie mogę z tym nic zrobić. Nawet gdybym to mógł otworzyć, nie schodzę tam. To po co jest możliwość? Nie widzę nic specjalnego. To po co mogę to zaznaczyć? Dobra, wiecie co? Na górę chodźmy. Tam było przejście. Nie, nie, zaraz. Nie było przejścia, ale gdzieś coś potrzebowało karty. Gdzieś była potrzebna karta. Ojej, czy mogę zrobić coś z... tak? Nie. Coś mogę z tym zrobić, na bank. Gdzieś było użycie karty. O, notka. Cześć, Mark. Złapałem twoją dziewczynę na dole. Czekałem na ciebie, aż ją tego... pozbawiłem przytomności. Ale z tego, co widzę, to zawaliłeś plan. Nie interesują mnie twoje uczucia do tej dziewczyny. Znalazłem też na niej... jakby... była wtyką. Jakby miała nas... znalazłem na niej dyktafon, powiedzmy. Więc masz dwa wybory. Albo odejdziesz i nigdy nie wrócisz. Albo zostaniesz i zginiesz. Twój wybór. Dave. Dave, ty skurwysynu! Raczej matko jebca. She's like a golden ring. A się przyjąłem, nie? Po prostu, o! No tak tu się buduje napięcie, niestety. Postaci nie mają jakby specjalnych... Klucz. No dziwnego, że ten obraz jest tutaj, to jest klucz. Ile tych kart już zebrałem? Nie mogę z tym nic zrobić. Czemu w jadalni, tylko w dużym pokoju, powiedzmy? Living room. W sypialni, powiedzmy, coś w rodzaju. Człowiek ma ustawioną klatkę. Nic nie zrobi. Nic nie zrobi. Zrobi! No nie wiem, co mam robić. She's like gone. Nic tu nie mogę zrobić. Nic. Wentylacją? Albo może na zewnątrz mam teraz wyjść faktycznie? I can do a thing. No idź, 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 no idź, murk, murk, no idź, no, no, dobra, chłop. Nie mam pojęcia. Nie mogę z tym nic zrobić. Nie mogę na pewno nikąd iść? A, bla, 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 jestem zły. Dzisiaj te karty mogę włożyć. No, wiem, gdzie mogę sobie włożyć, dopóki niczego nie znajdę, to mogę sobie podtrzeć nimi tyłek, ale... Co mogę? Łazienka, czekajcie. Tu znalazłem tylko klucz. Jest tu masa różnych rzeczy do kliknięcia. I nic nie mogę zrobić. Why? Zaraz, ja mam... Nie wierzę w to! Jeśli kamień pasuje... Tak. A tak jak w starych grach, w które grałem. Ja myślałem, że brakuje jej czegoś na szynek. Nie, że to jest otwór, w który włożymy kamień, tylko to jest naszyjnik, który musimy jej włożyć. A maja, 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 maja. Przepraszam was, no. Przekombinowałem troszkę. O, to duże drzwi. Jak Dave je robi? Może nie on je robi? Może potrzebuje kart. Nie były trudne do zdobycia. A, żółtej karty, przepraszam. No już, już, już. Zobaczmy, czy działa. O, no i teraz żółta. No już, zostaw ją. Wiem, że ją kochasz, ale... Okej, teraz czerwona. Powiem wam, że te zagadki... Zielona? A gdzie znajdę zieloną? Może coś... Czy...
Zielona i czerwona. Nie, i żółta, tak? Niebieska i... No właśnie! To było sprytne. Coś to jest zwykłe połączenie kolorów. Zobaczmy, czy działa. Wreszcie. Widzicie? Nie, nie jestem taki głupi, jak myślicie. Co to za miejsce? Brie? Brie! I like some Brie! What has... Co on ci zrobił? O! Przepraszam. Muszę znaleźć sposób, żeby ją wydostać. He? Coś idzie. Muszę się schować. O, myślę, że ja mogę się schować. Jak w pamiętacie paranojak? Wszystko, wygląda na to, że wszystko na razie jest w porządku. Wyślę Spine? Spine to jest kręgosłup, nie? Zjadacza kręgosłupów na Marka. Jebać go. Jego dysfunkcjonalną rodzinę. Ale ty, Brie, będziesz dla mnie czymś więcej. Wiem, że mnie tam słyszysz. Ej, Brie. Chcesz znać sekret? Założę się, że Mark nie powiedział, co stało się z jego matką. His mother. Matka? Kto to? Bo to powinien powiedzieć ten Dave. Nigdy się nie zastanawiał, skąd wziąłem jej próbkę mózgu. Tkanki mózgu. Jesteś gotowa? Chcesz usłyszeć mój mały brudny sekret? Brudny nie w dosłownym. O nie, tylko nie to. Zabiłem ją. Ja pierdolę. Przepraszam was, ale to jest już gówno, to jest już... Fabuła już się tak miesza, bo fabuła jest już bez sensu. Bez sensu! I killed her like the film. Zabiłem ją jak psa, którym była. To jest takie przełożenie nasze. Jak brudnego szczura, którym była dosłownie. Filthy rat. It was like it had... Jakby było to wczoraj, Wiesz, byłem niańko, jakby opiekowałem się Markiem swego czasu. Cicho, Brie. Spokojnie, już spokojnie. Dochodzę do tej dobrej części opowieści. Nigdy nie chodziliśmy do tej samej szkoły. Po prostu jechaliśmy tym samym autobusem. Ukradłem jego klucz do domu z plecaka i tej nocy... Soul that boy had left? Nie rozumiem. I tej nocy zabrałem cokolwiek temu chłopcu pozostało, powiedzmy. Schowałem kilka drzwi w jego domu od kiedy jego ojciec umarł. Wiesz, tak dla zabawy. Jakie to jest gówno, przepraszam, to jest bez sensu. Kończmy tę grę już, naprawdę. I'm surprised he survived. Jestem zdumiony, że tak długo przetrwał. Ale tej nocy... Też próbowałem go zabić. Kept, literówka. Ale on ciągle wałęsał się po całym domu. Po tym jak zabiłem jego matkę, próbowałem wszystkiego, by naprowadzić go na Jeeves. Schowałem jego szafce, robiłem różne dźwięki. Hams on the kitchen door and even turn on his TV. A, czekaj, był mały, tak? Left hand, zostawiałem notatki na jego kuchni, na drzwiach jego kuchni i nawet włączyłem telewizor. I wtedy dzwoni do mnie dwa tygodnie wtedy, wcześniej od teraz, prawdopodobnie. Pyta mnie, czy mogę mu pomóc z jego martwą matką. Help him... Co? A, help him turn... Czy mogę mu pomóc zmienić ciebie w jego matkę? Literówki, straszne, mój Boju, no. What the fuck tam? Co za pojebanym świecie żyjemy. Tak czy inaczej, moja droga, nie ruszaj się. I just need to grab the... Muszę tylko pójść po formułę na górę. Jeśli twój przyjaciel ją znajdzie, by ją znalazł, mógłby wszystko zepsuć. Robiąc... Mógłby wszystko zepsuć i teraz tak krzycząc, nie? Tworząc odwrotną formułę! Co nie, żeby... Mam nadzieję, że tego nie usłyszy! Ten Mark! Ta niecnota schowana możliwe, że niedaleko gdzie! Formuła to! I zaraz nam mówi, nie? Nie chcielibyśmy tego, prawda? Zostań tu piękny. Jest to taka bez sensu fabuła.
Jestem pewien, że to młody człowiek robił. Trzymaj się, Bree. Znajdę sposób, żeby cię wydostać. Dave said there was some sort of... Dave wspomniał o jakiejś formule na górze. Odwrócę ją. Może na tym panelu jest coś, co może mi się przydać. Tak jest. Nie mogę z tym nic zrobić. Nie widzę w tym nic specjalnego, może na tym panelu jest coś. Notatka. Pamiętaj, Dave, you build a reverse engineer mechanism into the... Że wbudowałeś odwrócone mechanizmy inżynieryjne w konsolę. Fajny jest tu... Jeśli cokolwiek pójdzie nie tak, użyj formuły w konsoli. Odwróci to, jakby bind something to jest połączyć, związać, jakby wiązanie formuły do jej podstawowej, tak, podstawowego stanu. Mhm. Gdybym o tym zapomniał, no cóż, to się przydało. It was really handy. Bree, I need some, come with me if you want to live, I need some Bree. I'm Al Schwarzenegger, przepraszam. Oszalałem, już po prostu oszalałem. Totalnie mi odbiło. Nie, oczywiście wejdziemy tam, po prostu wejdziemy sobie, to spokojnie, będziemy się z nim bić, walczyć. On jest w toalecie, na kupie pewnie, a nie ma go. Nie. No cóż zrobić, no. She's like the golden ring. Yeah, she's like the golden ring. Nie wierzę, że go tu nie ma. Komputer, oczywiście jest uchroniony hasłem. Ej. Zaraz, wait a minute, everybody. Everybody. You love somebody. You. Nie, to ja żyję. Czy ja mogę teraz stworzyć tutaj tę formułę? Okej, to teraz... Ja nie wierzę, wziąłem ją zawczasu! Okej. Okay. Ładuje się, tak powiedzmy, że... No, miesza się, jak to się mówi, smaki się przegryzają. Now pull this switch to... Teraz okej, teraz pociągnij te... dźwignię, żeby odwrócić działanie formuły. Okej, okay, gotowe. Może mogę... Trick... oszukać Dave'a, żeby użył złej formuły. Może czekać na odpowiedni moment. He? Wraca. Lolololololo. Convenient. Te skrzynki są ustawione w dość wygodnym miejscu, nieprawdaż? A więc... Bree! I was always parmesan guy. Zawsze wolałem parmesan albo gouda. Nigdy Bree. Dobra. Looks like your boyfriend. Wygląda, że twój chłopak zabrał moją formułę. Nie martw się. Zrobię kolejną. Chyba, że... Przestanie się ukrywać... I dam ją teraz. Teraz albo nigdy. Co się dzieje? Nie rozumiem. Chyba, że teraz wyjdzie za tych skrzynek, które specjalnie tak ustawiłem, żeby mógł się ukryć. I da mi tę formułę. Teraz albo nigdy. Hej, Dave! O, spójrzcie, kto w końcu odzyskał zmysły. Więc, Mark. Czemu ukradłeś formułę? Cóż, nie mogłem jej znaleźć. Więc pomyślałem, że sam zacznę proces. A wiesz jak? A, Wingit, ktoś mi powiedział, że... Chciałem pójść na żywioł. W ten sposób, o to chodzi. Tak, takie mam wrażenie, że taktycznie to może coś być w tym rodzaju, że... Ryzyk fizyk, nie? Więc chciałeś po prostu pójść na żywioł z formułą, z procesem, który po prostu nie możesz pozwolić, by poszedł źle? Tak. Nie kupuję tego. Pamiętasz mojego przyjaciela? Bree, na pewno. Więc to jej zrobiłeś? Oczywiście. Zmieniłeś własną matkę w takiego wpierdolonego potwora? My father was the only use I needed. Wystarczył mi mój ojciec. Ale znalazłem też dla mojej matki. Jesteś popierdoliło cię. Będę jebanym geniuszem. Kiedy odnajdę recepturę na nieśmiertelność. No, kod, wiecie. Kod genetyczny chodzi. Więc o to chodzi?
Jebana sława? Oczywiście. Teraz. Że, okej. Okay. Nie, a więc oddaj mi formułę. Chyba zapiszę, że pod siebie sram. O, cześć. Jak tam? Co u ciebie? Wiesz co? Wyjdę sobie, zaraz wracam. Nie no, bez jaj, naprawdę? Nie potrzebuję tego. Potwórz z nich, no, swoją drogą. Okej, okay, zgadzone, Mogę, może mogę go szukać. Wraca. A więc, Bri. Nie wierzę. Nie wierzę. Dobra. Masz. A teraz... I gave birth to death? Bądź świadkiem, jak daję życie śmierci. Tak rodzę śmierć. Dave, nie! To nie w porządku. Czemu? Ponieważ tak mówisz? Mi się wydaje, że to właśnie jest w porządku. Sam zobacz. Chodź, Bri. Obudź się. No nie, no dalej, to jest... Come on! No dalej, Bri, obudź się. You need to give it... Musisz dać jej 5 minut. Musisz dać jej kilka minut. Kto pisał te dialogi? When you will. Wtedy znów będziesz mógł się spotkać ze swoją matką. Bri. Wiem, że mnie słyszysz. Musisz z tym walczyć. Mark, to nie zadziała. Bri! Jaki masz z niej pożytek? Ser. Czekaj. Co do kurwy nędzy? Nie! Zalgo, potworek? Niam. Nie, ona. She went Wolverine. Crazy. Czy Marek musi nam ciągle przypominać, jak on lubi ser? Bri! Czekaj! Co on robi? Bri? Nie, to nie powinno się dziać. Nie. Jej znaki życia coś mówią. Jaki znak? Nie oznaczenia, tylko... no nieważne. Stara się skomunikować z nami. Ale mózg wysyła do ust złe komunikaty. Spróbuję je, no, przemianować. Tak to nazwijmy. Mark! Bri! Tak to ja, wciąż tu jestem. Bri! Jak ty to robisz? Mark. Chcę ci coś powiedzieć, Fuck! Bri! Fuck you, Mark! I love, kocham cię, kompek, kocham cię, Mark. Bri! Uratuję cię! Jezus. I'm not going to let you... Nie pozwolę ci umrzeć! Bierz ją! Czekaj! Nie! Co? Nie rozumiem, co? Czy ja to źle przeczytałem? Naparzają się, ale... Kurde, że to widzicie? Ja to widzę, wszyscy się naparzają. Nic, czemu nic nie pokazał? Bri! Może się spóźniłem. Tak mi przykro, za wszystko, co zrobiłem. Mark! Nie musisz za nic przepraszać, już mówiłam. Ja... Przepraszam, może tutaj... Bri! To najpiękniejszy pierdek, jak usłyszałem! Dobra. Cześć, kochanie. Mama? Mama, ale jak? Mark, kochanie. Nie mogę zostać tak długo. Raki, to jest po prostu bez sensu. Oczywiście musi być zamknięcie, musi być pojednanie, musi być katarzis, musi się pojednać z matką, nie? Mark, to nie twoja wina, wina. Mamo, tak mi przykro za wszystko, co się stało. To wszystko moja wina. Nie, Mark! Rzeczy nie dzieją się bez powodu. Ale to ja jestem ich powodem. Nigdy sobie nie wybaczę. Potrzebuję, żebyś wróciła.
Nie wiem, co robić. Kochanie. Wydaje mi się, że Bree potrzebuje ciebie bardziej. Wyrosłeś na przystojnego mężczyznę i masz całkiem duży penis. Pomóż jej nim, pomagaj jej codziennie. No teraz spodziewam się, że zaraz takiego dialogu, naprawdę, to jest takie płytkie. Masz szczęście, że jesteś przy niej. Ale ja zawsze będę przy tobie, Mark. Mamo, proszę nie iść. Muszę iść, wykłami. Ale pamiętaj. Pamiętaj słowa matki, zjedz mięso, zostaw ziemniaczki. Musisz zrobić to, co należy, to, co słuszne. Kocham cię, mój mały mężczyzno. Przepraszam was, że trochę już tak, że zupełnie wypadłem z imersji, zupełnie. No ale to jest już głupie, no to jest bez sensu. Mamo! Nie. Kocham cię, mamo. Muszę cię stamtąd wyciągnąć. Teraz pewnie mówił do Bree. Już zmiana adresata. The Love Potion. Bree, jesteś tam jeszcze? Bree? Bree, kocham ser! Słyszę cię do kurwy nędzy. Tylko strasznie mnie boli głowa. I nie chcę otwierać oczu. O! Mark. Jeśli chodzi o to, co powiedziałam, daruj sobie. Porozmawiamy o tym później. Ale muzyka! Ptaki śpiewają, kwiatki rosną i kwitną. Jebane potwory poszły już spać. Jesteśmy szczęśliwi. Wiecie, no, to jest bez sensu, to się za szybko dzieje. Już wszystko jest dobrze, fantastycznie, nie? Szczególnie, że jeszcze są inne potwory. Na razie zginął tylko jeden, a były ponad jeszcze inne wersje. Jakiś Spine Eater. Ale już jest spoko, nie? Spine Eater po wszystkim mógł odnaleźć się w końcu. jako steward w samolocie rozdaje orzeszki pasażerom i do tej pory jest szczęśliwy. Ma dwójkę dzieci i ożenił się. Za to Copycat, jeszcze to był taki, nie? Copycat odnalazł swoją rolę na Broadwayu. Dobra, już. We can talk about this. Możemy o tym porozmawiać potem. Right now? Teraz musimy stąd wydostać, zanim przyjdą gliny. Okej, okay. A skąd te gliny wezwały się? Zanim do tego dojdzie, Mark, tak? Gdzie moje ubrania? Zostały rozdarte przez swoją transformację. Kurwy nędzy. To była kurtka za 400 dolców. Naprawdę? Wow. Opuściliśmy tę dziurę. Przepraszam, a tak to wyglądało. The shithole. Mam nadzieję, że że szczęśniesz w piekle, Dave. A te potworności, które stworzyłeś... Wracamy do domu. Wreszcie. Nie rozumiem. Postanowiłem, żeby Bree ze mną została. Ratkujemy. Po prostu, nie? Również, wiecie, co chodzi. To było kilka fantastycznych miesięcy. Szczególnie, kiedy zabiła jebanego Liama Neesona. Przepraszam za te jebane, ale po prostu podkreślam taki absurd, wiecie, o co chodzi. Czasami wulgaryzmy tak potęgują absurdalność, komizm po prostu. I guess we both... Wydaje mi się, że oboje jesteśmy zbyt przerażeni, by siebie opuścić. To nie jest dobry związek. Mam tylko nadzieję, że już nie wróci. Dobre zakończenie. Cóż, przynajmniej kawa jest w porządku. Nigdy nie przychodziłem dla jej smaku. Poza tym, ja i tak piję tylko czarną kawę. Co za różnica. Więc, co na dzisiaj planujemy? No cóż, wyjdziemy, zjemy sympatyczną kolację, pójdziemy na film i pojeździmy sobie na rowerach. W stronę zachodzącego słońca. Proszę was, niech ktoś z was mi wyśle pistolet, niech ktoś mi wyśle amunicję, żebym mógł się zastrzelić. To jest... ciekawe. Nie mówisz poważnie, prawda? Nie. Spokojnie. Dobra.
lunch, przepraszam, nie kolacja. Lunch i kino są w porządku. Ale jebać te romantyczne zakończenie. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale muszę pozwać teraz tego pana, który stworzył tę grę, bo on ukradł mi dokładnie zakończenie. To te kwestie. Jebać te romantyczne zakończenie. Wiem, że nie lubisz takich rzeczy, Bri. Mark, tak? Żartuję. Proszę, zabijcie mnie. Żartuję! Tak właściwie, to nawet miła odmiana. Jest tylko jeden problem. Co? Za dużo mamy kawy. I śmiali się i pękli śmiechu. O co chodzi? Nie mam roweru. Rany, Mark! Ten Mark! Nigdy mnie nie było stać na żaden. Ale masz samochód. Wiesz, to nie tak, że... Rower kosztuje milion dolców. Może po prostu pójdziemy na jakąś miłą przejażdżkę. Okej, brzmi nieźle. Mark? Tak, Bri? Nieważne. Okej, na pewno? Wejdźmy. Co tam? Wyszedł po prostu, machnął mu. Cześć, synu! Tylko po kawę przyszedłem. Zapowiedź drugiej części, proszę państwa. Otworzyli furtkę. Oj, ktoś w tej toalecie naprawdę robi niezłe... To ten gulasz! Uciekajcie! Przepraszam. Wciąż tu jestem. Bye! Cześć! Tata? Po prostu zignoruj ich. Stworzona gra przez Stranga. Historia Strang. Rysunki Strang. Postaci Strang. Sprites? Strang. Wszystko przez jedną osobę. Nie wiem, czy to jest pan czy pani. Drogi autorze albo autorko. It was a fucking mess. It was unbearable piece of... Okej, okay, low game experience, let's call it that. Tak to nazwijmy. Nie będę mówił, bo tak tego nie będzie oglądał. Chciałem mówić po angielsku, żeby może coś odpowiedzieć, ale... Ta gra jest słabiuteńka. Naprawdę. Początek bardzo mocny. Bardzo mocne zaczęcie w pierwszym akcie. Nie, to nie było akcie, nawet pierwszy akcie. Prolog tak naprawdę. Prolog był fantastyczny. Powolne budowanie napięcia, przechodziliśmy po ciemnym domu. Potem to robiło się coraz bardziej absurdalne, a co więcej, pacing, po angielsku, po polsku to jest tempo akcji, było za szybkie, to się działo za szybko. Nagle dostaliśmy Osikorski, Łukasz. Proofreading. Osiński, Knopik, Rolnik, Jakubowski, Jakulaków. Wow! Aż mi wstyd się spadł. Proszę państwa, Polaków, że... Jeśli ktoś z tych osób maczał palce w tłumaczeniu, jeśli mnie słucha teraz... Wow! Przykro mi, ale to było tragiczne tłumaczenie. Przepraszam was, ale po prostu... Jako tłumacz sam w sobie... Nie mówię, że jestem jakimś fantastycznym tłumaczem, no ale... To tłumaczenie, co państwo przedstawili, ta osoba, która tłumaczyła, jest niedopuszczalne. Osoba, która powinna sprawdzić to najpierw, jeszcze wcześniej, jakaś osoba, która byłaby odpowiedzialna za wypuszczenie tej gry, zanim gra została wypuszczona, to powinno być sprawdzone na każdy Bree's Story. Niedługo przyjdzie Historia Bree. Na pewno nie kupię, dziękuję, nie jestem zachęcony. Na pewno to zostało sprawdzone. Sprawdźcie, jeśli ktoś mówi, to zrób lepiej, proszę sprawdzić moje tłumaczenie do Charnel House. Śmiało. Do wszystkich filmików sam robiłem oddzielnie tłumaczenie i krwawiłem i pociłem się, zanim nie przetłumaczyłem tego dobrze, żeby każda osoba, która nie zna angielskiego, mogła zrozumieć, co się dzieje. Okej? Okay? Tyle. I przepraszam, wracając, chciałem coś po angielsku powiedzieć do autora czy autorki, ale oczywiście no, nie będę tego raczej oglądać. No ta gra jest straszna, za szybkie tempo na końcu, za dużo. W jednym momencie nagle zaczęliśmy dowiadywać się, w ostatnim akcie dowiedzieliśmy się o wszystkim.
A tak to nie tak powinno być. Historia powinna się budować, powinna się rozwijać. Może być taka sytuacja, że może być zamieszana, pomieszana. I na przykład, nie wiem, czy ktoś z was może oglądał film na HBO, serial na HBO Detective. Pierwszy sezon, podkreślam. Drugi to porażka. Pierwszy, fantastycznie, przemieszany, mocno mylące są sceny, ale dzięki właśnie naszym... Nic nie jest takie... Nic nie jest narzucone dla widza. Widz musi sam dostrzegać pewne różnice w tym serialu. I to jest fajne. I historię jakby... Jak... To jest jak układanie puzli, ten serial. Układamy kawałek po kawałku i czasami dostajemy kawałek z górnego prawego rogu, a czasami z dolnego lewego i musimy poczekać na inne kawałki, żeby złączyć historię w całość. I to jest już... I gdy już zaczynamy łączyć w jedną całość i brakuje nam kilku, to naprawdę czujemy satysfakcję z tego, że obejrzeliśmy cały serial, że potrafiliśmy połączyć fakty ze sobą. I o to chodzi w historii. O to chodzi w historii. W scenariuszu. O to mi chodzi. To powinno być napisane inteligentnie. Wiem, że to jest gra niezależna. I ktoś tutaj... Tylko, że ta gra jest, moim zdaniem, ja ją kupiłem w promocji i to i tak była duża cena, moim zdaniem, za produkt, który otrzymałem. Przepraszam, zabrzmi teraz naprawdę buracko i... No, słuchajcie, IP, który był za darmo, to był majstersz. Ja bym zapłacił za IP, naprawdę. I to... Nawet spoko 10 euro. No, 40 zł. Spoko. Naprawdę, mówię to bez zająknięcia. Naprawdę. Te słowa mi nie grzęzną w gardle. Absolutnie. A tutaj wydałem, no... 1,5 euro? Jakoś tak, tak mi się wydaje, na promocji. Czy może trochę... Nie, trochę mniej może. A to i tak jest za dużo. Ja przepraszam, że tak mówię, że trochę jestem... Że tak brutalnie się wysławiam, ale... Swoją drogą, potwory, w ogóle zwróciliście uwagę, nie miały w ogóle żadnego znaczenia. Prawie żadnego, nic. Nie były nigdy realnym zagrożeniem. Oprócz pierwszego prologu, który był faktycznie fantastyczny. Wydaje mi się, że twórca po prostu stworzył prolog i potem dopiero zaczął myśleć, dokładać po kawałku, kawałek, który mówi, że dobra, w końcu muszę wymyśleć jakąś fabułę, tak? W końcu musi coś się stać, musi być jakieś wytłumaczenie, nie? I wymyślił, że on szalony koleś, że zabrał mu kluczyki, co jest w ogóle bez sensu, w ogóle fabuła koszmar. Dobra, wieszam psy na tym, chociaż jest też plus. Muzyka, mimo że czasami w pewnych momentach w ogóle nie taka, no, jest dobra, ale zupełnie nie czujemy tych emocji, nie czujemy takiej więzi z postaciami i przede wszystkim, gdy słyszymy jakiś patetyczny motyw muzyczny, to nam się śmiać chce, że to jest bez sensu. Postać jest, z którym się w ogóle jakoś nie identyfikujemy, że jakoś nie łączymy. Widzimy, jak mówią do siebie po dniu znajomości, kocham cię i tak dalej. No to jest takie lo, wiecie, jakaś super muzyka, jakaś niesamowita, taka patetyczna, przyjaskrawiona. No to budzi w nas tylko śmiech, niestety. Łzy, ale śmiechu, a nie łzy wzruszenia. Niestety, no taka jest prawda. Just Ignore Them jest słabą grą, niestety. I nie kupujcie jej. To jest moja rada. Nawet w promocji. Zobaczcie sobie ją u mnie, mimo tego, że wyszło, zagrajmy jakie wyszło. Przepraszam was też za taki zastój z odcinkami, filmikami. Dużo na głowie mam po prostu cały czas. Myślałem, nie wiedziałem, że aż tyle będzie papierkowej roboty z mojej strony w różnych kwestiach, ale o tym porozmawiamy może kiedy indziej, bo już jest 40 minut i ktoś może na mnie narzekać, że za dużo gadam. Ale tak czy inaczej, wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych seriach. Do zobaczenia.